To przywitanie. Tak, nieprzypadkowo tak się ubrałem. Zgadza się, będę też mówił o Alfa, ale pozwólcie, że zanim dojdziemy do tego tematu, to jeszcze chwilkę czasu upłynie. Jestem z wami tutaj od około roku, bo właśnie gdzieś początkiem zeszłego roku szkolnego, końcem wakacji podjąłem taką decyzję, że chcę się przyłączyć, tak? Że chciałbym tutaj do Winnicy regularnie uczęszczać i stać się częścią tego kościoła. I dlatego jestem wam bardzo wdzięczny, że tak miło mnie przyjęliście. Czuję się naprawdę przez te ostatnie miesiące wielokrotnie taki dopieszczony, bym powiedział, że podchodziliście, uśmiechaliście się do mnie, witaliście się ze mną. Nawet przez kilka pierwszych niedziel wiele osób pytało, super, że jesteś pierwszy raz? Więc naprawdę dziękuję wam za to, że tutaj mogę być, że mnie przyjęliście. Jeśli chodzi o moje przyłączenie do kościoła w rozumieniu nie lokalnego kościoła, lokalnego zboru, wspólnoty, tylko przyłączenie do eklezji, która jest zgromadzeniem wywołanych, wybranych, tych, których Bóg zawołał i którzy odpowiedzieli na to wezwanie, to miało już miejsce dawniej w moim życiu. Ale chciałem wam powiedzieć, że był taki okres w moim życiu, kiedy mimo, że byłem w kościele, to nie byłem częścią tego kościoła. Ile razy zaprosiliście kogoś do domu na obiad i on był w waszym domu, ale czy był domownikiem? Był gościem, tak? My czasami robimy tak z żoną, że jak ktoś do nas pierwszy raz przychodzi, to go prosimy o pomoc w przygotowaniu sałatki, rozstawieniu talerzy, po to, żeby chociaż troszeczkę się poczuł domownikiem, ale on dalej nie jest domownikiem, jest naszym gościem, tak? I to jest zrozumiałe, że kogoś zapraszamy, ktoś jest gościem. Natomiast trudniej, jeżeli ktoś już z tobą mieszka, mijają kolejne tygodnie, miesiące i on jest w twoim domu, no właściwie jest domownikiem, ale wciąż nie wszedł w rolę współodpowiedzialnego. Wciąż nie wie, gdzie jest się taka szczotka do mycia. Wciąż jeszcze traktuje to miejsce jak hotel, gdzie śpi, gdzie przychodzi właśnie, bo ma jakiś kąt swój, ale tak naprawdę niby jest w tym miejscu, ale nie jest współgospodarzem, tylko no, wciąż jest właściwie gościem. Wciąż nie stał się częścią tego miejsca i tego domu. Zastanawiałem się, czemu tak się działo w moim życiu, nie? Czemu nie wchodziłem w to miejsce współodpowiedzialności i zobaczyłem, że jedną z przyczyn, pewnie każdy z was może mieć swoje powody i przyczyny, to co dla mnie było, pamiętam, w tamtym okresie istotne, to to, że zobaczyłem, że pomimo, że byłem zaproszony do tego miejsca, tak? Pomimo, że ktoś zaprosił mnie, żebym się przyłączył, dołączył, to zaproszenie wydawało mi się tak ogólne, że niewystarczająco skierowane do mnie. Więc pomyślałem, nie, no ja tu jestem gościem, ja tu jestem nowy, to pewnie chodzi o kogoś innego, o innych, niech oni się przyłączą. I gdzieś podświadomie myślałem sobie, że to za mało, że ktoś powinien mnie tak, wiecie, z imienia zaprosić nie tylko do tego miejsca, ale też do każdej inicjatywy, która się w tym miejscu odbywała. Widziałem, że czekałem właśnie na to, żeby będzie jakiś taki grom z jasnego nieba i że to zaproszenie będzie powtarzalne. A nawet jeśli zdarzyło mi się jakoś jednorazowo odpowiedzieć na takie zaproszenie, to potem widziałem, że jeśli nie było feedbacku takiego gorącego, że ktoś nie przyszedł, powiedział, wiesz co Marek, super, że byłeś w tym, że to zrobiłeś z nami, to myślałem sobie, kiedy następnym razem padało zaproszenie, no nie no, chyba nie byli zadowoleni z tego, chyba źle te sztućce rozłożyłem, głupio im powiedzieć tak mi wprost, że się nie spisałem, więc pewnie dlatego następnym razem nie mówią mi tak indywidualnie i znowu się nie przyłączałem. Tak? Wydaje mi się, że nie wierzyłem w te słowa zaproszenia, że one są wystarczająco mocne i wystarczająco do mnie skierowane. Gdzieś tam można by też podać jako przyczynę, że no, będąc w nowym miejscu nie chciałem się szarogęsić, tak? Nie chciałem się rządzić. No, też się źle czujecie, kiedy ktoś do was przychodzi i wam mówi, jak ustawiać buty, jak wymieszać tą sałatkę i jak powinno się coś ustawić, krzesło w waszym domu. Więc myślę, że to też było przyczyną, dlaczego się niewystarczająco zaangażowałem. Nie wykorzystałem tej szansy, tego zaproszenia, nie wszedłem w to. Tak?
to są moje przyczyny. Być może powiecie, że no, widać z tego niskie poczucie własnej wartości, jakąś brak przebojowości. Tak, na pewno tak. Ale chciałem zapytać, co jest twoją przyczyną? Dlaczego ty być może nie do końca się zaangażowałeś i nie do końca wszedłeś w miejsce, do którego zostałeś zaproszony? Czy to jest brak czasu, brak pewności, brak wiary? Jaka jest twoja przyczyna? Moja jest taka, jak powiedziałem. A mówię o tym dlatego, że kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, że to jest spójne z tym, co w Biblii czytamy o Bożych obietnicach, o proroctwach, o łasce. Zobaczcie, kiedy Izrael szedł przez pustynię, wyszedł z ziemi egipskiej, szedł do ziemi obiecanej i dostali obietnicę, że tam wejdą, tak, że tam dojdą. To Biblia, czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, jeśli chcecie, to sobie otwórzcie od 1 wiersza, czytam. Tak o tym pisze. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia, obietnica odpocznienia akurat w tym przypadku, jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Czytamy o tym, że cała grupa, pamiętacie ile tam było? 600 tysięcy chyba osób, tak? Ktoś szacował. Cała ta grupa była pod obłokiem. Cała ta grupa szła za słupem ognia. Cała ta grupa była zaproszona i cała ta grupa dostała obietnicę. A czytamy tutaj, że niektórzy pozostali w tyle. Dlaczego? Dlatego, że słowo o tej obietnicy, o tym zaproszeniu nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Inny przykład. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, że Jezus jest drzwiami. Tak? Pamiętacie? Ewangelia Jana, 10 rozdział, 9 wiersz. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Cudowna obietnica? Cudowne słowo do ciebie, do mnie, do każdego? W ogóle drzwi, wiecie, mnie fascynują. Drzwi to jest taka dziura w ścianie, która zmienia wszystko. Powoduje, że jak jesteś po jednej stronie tej ściany i tych drzwi, jesteś w jakimś przestrzeniu, być może trochę dusznym, może trochę zatłoczonym, może trochę ciemnym. Wystarczy, że zrobisz krok przez próg na drugą stronę tych drzwi i nagle znajdujesz się w zupełnie innej rzeczywistości, tak? Jeśli to są drzwi na zewnątrz, to w ogóle jesteś na przestrzeni otwartej, widok jest inny, przestrzeń jest inna, powietrze jest inne, światło jest inne, wszystko jest inne. Być może jest to przejście do innego pomieszczenia, gdzie spotkasz innych ludzi, inne okoliczności. Jezus mówi, że On jest drzwiami i daje obietnicę, że dla tych, którzy przekroczą ten próg, którzy przejdą, taka prosta, banalna rzecz, zrobią tylko krok przez Niego, przez wiarę, znajdą się w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innym miejscu. Ale czy ta obietnica, czy to proroctwo w jakiś sposób, no jest czymś, co się samo wypełnia? Samo realizuje? Skoro do mnie zostało skierowane, to po prostu stanę się nagle kimś, kto jest po drugiej stronie tych drzwi, tego progu? Wierzę, że kiedy Słowo Boże mówi o proroctwie, o obietnicy, o okazanej łasce, to proroctwo nie jest samo spełniającą się przepowiednią, ale jest czymś innym na P. Proroctwo jest propozycją. Jest propozycją dla ciebie, jest ofertą. Tak samo jak obietnica, ona jest w jakiś sposób warunkowana. Ona nie wydarzy się sama przez się w twoim życiu, jeżeli ty nie będziesz z nią współpracował i współdziałał. Zastanawiałem się, co oznacza słowo łaska. Czy łaska ma takie w dzisiejszym naszym słowniku, w współczesnym języku polskim, no niezbyt pozytywne konotacje, prawda? Mówimy o tym, że łaski bez, nie chcę niczyjej łaski,
ktoś mi zrobił łaskę, zgadza się? Czy to o takiej łasce mówi Słowo Boże? Czym, gdybyśmy mieli przełożyć to na współczesny język, jest łaska, ta Boża łaska? Dla mnie ona jest, wiecie, szansą. Jest okazją. Jest mi okazaną przychylnością. Ale ona nie łapie mnie i zmusza do czegoś. Ona jest propozycją. Ja mogę z nią współpracować, ja mogę ją wziąć, ja mogę przejść w miejsce obietnicy albo mogę z tego nie skorzystać. Słowo Boże mówi w Hebrajczyków, 6 rozdział, jest napisane tak: pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Obietnicę dziedziczy się przez wiarę. Inne miejsce, Paweł pisze do Koryntian: z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł rozumiał, czym jest łaska. Rozumiał i dlatego pisze, że on współpracował z łaską. Że on współdziałał z łaską, żeby te Boże obietnice, Boże proroctwa wypełniły się w jego życiu. Ja musiałem to zrozumieć, żeby na to zaproszenie stania się częścią Eklesja, częścią Kościoła Bożego, częścią zgromadzenia ludu wybranego przez Boga, żeby móc odpowiedzieć, ja potrzebowałem uwierzyć, że to zaproszenie do bycia częścią lokalnej społeczności, lokalnej grupy jest skierowane do mnie i dla mnie. I wcale, no musiałem sobie to powiedzieć, Marek, to nie jest tak, że teraz musisz usłyszeć: ty, Marku Kosentka, synu Czesława, tak do ciebie mówię, nie chowaj się, wyjdź, to właśnie ty. Żeby nie było tam fajerwerków, tylko żebym odpowiedział na to ogólnie skierowane zaproszenie, na to proroctwo, na to objawienie, na tą łaskę okazaną im. Ja potrzebowałem zawalczyć o to, współpracować z tym zaproszeniem, żeby stać się jego częścią, żeby to się wypełniło w moim życiu. I przemóc to, że byli zniechęcający ludzie, że były zniechęcające okoliczności, przełamać to, że czasu nie było, że były inne przeciwności, które stawały na drodze do przejścia przez te drzwi. Ja potrzebowałem zmienić swoje myślenie, emocje, nastawienie serca, przemóc strach, obawę, że jestem niewystarczający. Musiałem zapisać się jak gdyby na listę, wciągnąć, żeby potwierdzić: tak, wchodzę w to. Tak, chcę się zaangażować, chcę być częścią. Chciałem zapytać ciebie, w jakim miejscu jest twoje zaangażowanie? Czy już wykonałeś tą pracę? Czy wiesz, ja czasami mówię w pracy, jak ktoś przychodzi mi i mówi, czemu czegoś nie zrobił, to mówię, wiesz co, nie interesuje mnie, czemu tego nie zrobiłeś. Chciałbym usłyszeć, że przemogłeś te wszystkie przeciwności, żeby to zrobić. Chodzi nam o to, żeby wejść w to miejsce słowa, obietnicy, proroctwa, a nie dlaczego nam się nie udało. A nie dlaczego nie miałem czasu, byłem chory, byłem niewystarczający. Tak, to wszystkie rzeczy są oczywiście istotne. Wierzę, że ta eklezja, że Kościół jest złożony z przeróżnych członków. Że każdy z nas jest w innym miejscu, że każdy jest inaczej obdarowany, że mimo tego, że jesteśmy tak różni, różnorodni, albo dzięki temu mamy szansę tworzyć jedno ciało, jedność. Ja wczoraj byłem na takim rodzinnym spotkaniu, był taki mały zjazd Kosentków w moim rodzinnym domu i wiecie, co nas łączy? Nawet nie nazwisko, bo się okazało, że no wiadomo, jak były dziewczyny w rodzinie, to już zmieniły nazwisko i to już nie był Zotko Sędków, tylko jeszcze tam kilka innych nazwisk, ale łączyły nas więzy krwi i wspólni dziadkowie. I mogłem spotkać się z osobami, których niektórych 30 lat nie widziałem i mogliśmy mieć dobry czas rozmawiać. Jesteśmy tak różni w Kościele, co nas łączy? Słowo Boże mówi Paweł do Efezjan: jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i dla wszystkich.
a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Mieliśmy przez kilka ostatnich miesięcy cykl o wierze. Wierzę w to, a propos wiary, że to, co nas łączy, to jest wiara. Jeśli mamy jedną wiarę, jeśli nasze przekonania, nasze serce, nasza wiara jest w jednego, to powoduje, że jesteśmy połączeni. I to połączenie powoduje, że możemy właśnie stanowić jedno ciało. Bo pojedynczo nic nie zrobimy. Jeśli połączymy, dodamy tą wiarę do wiary, to ona może wywołać pewną pracę. Wierzę w to, co było mówione na pikniku, co pastor mówił, że mamy obietnicę, mamy słowo, mamy proroctwo, zaproszenie, łaskę do bycia miastem na górze. Czy myślicie, że to jest przepowiednia samospełniająca się? Czy myślicie, że bez względu na to, co zrobimy, to po prostu jesteśmy na to skazani? Wierzę, że jest to misja, że jest to obietnica, że będziemy widoczni. Nie dokona tego jedna osoba, to może sprawić Pan w swojej łasce przez zjednoczoną wiarę Kościoła, jeśli jesteśmy razem. Pozwólcie, że więcej jeszcze o tym powiem, o tej wierze, nazwijmy ją kolektywnej, wspólnej. Na pikniku też było powiedziane, że kiedy weźmiemy taki pojedynczy patyczek do szaszłyka, to możemy go łatwo złamać, tak? Ale gdybyśmy wzięli całą paczkę takich patyczków, jeszcze je związali, to tutaj jeszcze bym złamał, ale pewnie gdyby było jeszcze związane i dołożono więcej, byłoby trudniej. Było mówione o tym, że jak jest pojedynczy ptaszek, to czasami nawet na niego nie zwracamy uwagi, go nie zauważamy. Ale jak już leci klucz gęsi i gęgają nad domem, to każdy podnosi głowę i je widzi. Już niech będę tutaj Hitchcocka przywoływał i filmu Ptaki. Tak? Że chmara robi różnicę. A chciałem wam wrzucić jeszcze jedno porównanie. Chyba ostatnio pasujące do rzeczywistości. Ja nie byłem, ale pewnie wielu z was było na filmie w kinach pojawiający się Oppenheimer, tak? Czy widzieliście, pewnie niektórzy z was tak? Mowa o bombie atomowej, ale tam być może, nie oglądałem, to nie wiem, padło takie określenie jak masa krytyczna. Wiecie, co to jest masa krytyczna? Ja nie jestem dobry z fizyki, od razu powiem, więc sobie wygooglałem. Pozwólcie, że wam przeczytam coś o masie krytycznej. Masa krytyczna, jako pojęcie stosowane w fizyce, jest to minimalna masa, w której rozszczepienie jądra atomu inicjuje kolejne rozszczepienie. Jeżeli umieści się w jednym miejscu masę większą niż masa krytyczna, reakcja atomów będzie przebiegać w sposób lawinowy, co pociągnie za sobą więcej niż jedno rozszczepienie. W wyniku właśnie tego umieszczenia w jednym miejscu masy większej niż masa krytyczna, ta reakcja lawinowa tak będzie przebiegać, że pociągnie za sobą wydzielenie olbrzymich ilości energii. I w ten sposób mamy bombę atomową. Widzieliście gdzieś na filmach tego grzyba z Hiroshimy, z Nagasaki? Czy to jest potężna siła? W tym przypadku niestety niszcząca. A wiecie, kiedy pomyślę o tym, że Pan Bóg stworzył tak świat, że też gdzieś tam pod ziemią zakopał, umieścił takie złoża cząsteczek, rudy, pierwiastków, które są radioaktywne i które, jeżeli doda się jeden do drugiego i trzeci i czwarty i piąty i stworzy się pewną masę, to ona może wyzwolić tak olbrzymią, niewyobrażalną siłę, że po prostu zmiata wszystko, że zmienia rzeczywistość, że nie ma takiego ograniczenia, które mogłoby ją zatrzymać. Czy nie myślicie, że to jest trochę podobne do Kościoła? Jezus powiedział, że gdzie dwie, trzy osoby w Jego imieniu się spotykają, tam jest On pośród nich. Amen? Czy myślicie, że gdyby dodawać do takich radioaktywnych członków wierzących kolejną i kolejną osobę, to można by stworzyć taką masę krytyczną, która by niosła za sobą ogromny ładunek zmieniania rzeczywistości? Dla mnie to jest fascynujące i niesamowite. I kiedy czytam o tym, że Paweł pisze w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, że pragnę
ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was, to znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją, to myślę sobie, czy Paweł chciał przyjść tylko po to, żeby ich zbudować, ich wiarę zbudować, bo on mówi przez obopólną wiarę i mówi, mam nadzieję, że jak przyjdę do was, to mnie tak nakręcicie, że pójdę na dalszą misję, do kolejnego kościoła. Zauważyliście taki efekt? Być może, kiedy spotykacie się z drugą osobą wierzącą i ty jesteś nakręcony i on jest nakręcony, to wasza obopólna wiara czyni coś dużo, dużo więcej niż każda pojedyncza? A jeśli 3 osoby, a jeśli 4, a jeśli 5, a jeśli 10? Czytałem taką książkę o misjonarzu William Booth. Ktoś wie, kto to był? O Williamie Boothie? Założyciel Armii Zbawienia. To było w poprzednim wieku, więc nie wszyscy może na bieżąco wiecie. To jest człowiek, który odebrał w swoim sercu misję głoszenia Ewangelii, pomagania osobom biednym, wykluczonym, zmieniania społeczeństw. Wyobraźcie sobie, że on sam założył taką organizację Armia Zbawienia, która za jego życia, on był założycielem i generałem tej armii, za jego życia, czyli w ciągu jakichś 50 lat od założenia, dotknęła na całym świecie około 60 krajów, około 150 tysięcy osób, które stały się oficerami Armii Zbawienia. Zmieniło to całe narody i społeczeństwa. Zmieniło to przepisy w danych krajach. Dostał specjalne odznaczenia od polityków, urzędników, prezydentów w sposób, jaki wpłynął na rzeczywistość. Jego wiara została doklejona do wiary innych i ta obopólna wiara tak się nakręcała, że ta moc była eksplodująca jak bomby atomowej. Pozwólcie, że przeczytam wam historię z Łukasza. Ona jest zapisana w 3 Ewangeliach, w Łukaszu, w Marku i w Mateuszu. O tym, jak to stało się pewnego dnia, to jest Łukasza, 5 rozdział od 17 wiersza, jeśli macie, możecie sobie otworzyć i czytać ze mną. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał Jezus, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I czytamy, że Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy była ta dyskusja między faryzeuszami, jak to możliwe, żeby odpuszczał grzechy. Jezus powiedział, okej, jak macie z tym problem, to abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęły, czytając tą historię, w innym miejscu, w innej Ewangelii jest napisane, że było ich 4 tych gości, którzy przynieśli sparaliżowanego. To pierwsze pytanie, jakie mi się zrodziło, wiecie, tak w głowie, na szybko czytając to, czy oni wszyscy tak samo nieśli? Robiliście jakieś przeprowadzki? Nosiliście ciężkie rzeczy? Łóżka, stoły? Był taki czas w naszym życiu, kiedy byliśmy młodym małżeństwem i akurat wszyscy nasi znajomi się albo przeprowadzali, zmieniali lokum i pomagaliśmy, to było kilka przeprowadzek w ciągu roku, Leszek być może pamięta, i pomagaliśmy, umawialiśmy się, pomagaliśmy danej rodzinie przeprowadzić się z jednego miejsca na drugie. I tych bagaży, paczek, ław, stołów, szaf nanosiłem się troszeczkę i doskonale wiem, i myślę, że tutaj przynajmniej męska część tego grona wie doskonale, że można markować noszenie, prawda? Że ktoś się poci i ledwo dźwiga, a ty z boku tak tylko przytrzymujesz. Robisz za takiego statystę. Ja po prostu pomyślałem, czy tych 4, którzy nieśli sparaliżowanego, to wszyscy tak dawali z siebie, każdy trzymał za swoje krawędź tego łoża i niósł, czy może 2 niosło, a tych 2 gdzieś tam się trochę obijało.
Jak były te przeprowadzki, to pamiętam, mieliśmy też w gronie takiego brata, nazywaliśmy go Big Brother, bo duży, bardzo silny chłop. Kiedyś wnieśliśmy z piętra w takiej starej kamienicy, wysokie schody, wiecie, wysokie te klatki, taką biurko dębowe. No ciężkie to było. Ja, wiecie, w kucherku w porównaniu z Big Brotherem niosłem to biurko, już tam nie byłem w stanie i w pewnym momencie Mariusz mówi, wiesz co, Marek, przeszkadzasz mi. Wiecie, złapał to biurko i pobiegł sam. No, można opylać, a można się przyłożyć. I tak sobie pomyślałem, jakie była ta historia wcześniej. Jak to się wydarzyło, że ci ludzie, tych czterech gości, przyniosło tego sparyżowanego? To nie pisze w Bożym Słowie, więc puśćcie wodze fantazji i powiedzcie, no co, powiedzmy, że ten chory to był Józek. No i wiecie, Józek leżał i gdzieś usłyszał o Jezusie, że jest taki ktoś, że uzdrawia. Pomyślał sobie, no chciałbym być uzdrowiony. No i przychodził jakiś gość i woła go, ty słuchaj, zanieś mnie tam. A on mówi, nie, no jak ci nie zanieś, ale to ja ci zapłacę. No i tak pozbierał czterech. Tak myślicie, że było, że im zapłacił? Chyba trudno sobie to wyobrazić, bo gdyby doszli do tego tłumu, to by powiedzieli, no to jeszcze po dodatkowej stówce. Jakby weszli na dach, to by powiedzieli, no extra fee, jeszcze dopłać coś. To chyba nie było z tym związane. A może ten chory wziął ich na litość i powiedział, no weź, no zanieś mnie, no pomóż, no nie bądź taki, no widzisz, jak jestem chory, ty chodzisz, ja nie mogę. Tak? Z niewolnika nie ma pracownika, mówi się. Jeżeli ci ludzie robili mu to z tej złej łaski, to prawdopodobnie, gdyby napotkali na bariery, nie poszliby nigdzie dalej. Wiecie, ja sobie wyobrażam, nie wiem, czy to prawda, to jest moja wyobraźnia, że ci ludzie, być może znajomi tego niepełnosprawnego, tego sparaliżowanego, popatrzyli na niego i powiedzieli, kurczę, tak być dłużej nie może. My chodzimy, biegamy, w piłkę gramy, a ty tutaj leżysz. Chłopie, o Jezusie tyle mowa, pójdziemy tam, nie? Drugi mówi, ty, rzeczywiście, damy radę. No ale na to jest dwóch, to może jeszcze kogoś. Ty, wołaj Kazika, wołaj tam Jurka. Weźmy się. Nie? Tak sobie wyobrażam, że może oni się skrzyknęli, że przez obopólną wiarę, gdzie te pojedyncze cząsteczki radioaktywne z wiarą zaczęły drgać, zaczęli się łączyć i ta energia wyzwolona w nich spowodowała, że złapali i zaczęli go nieść. Jak napotkali tłum, nie było dla nich bariery, tylko przepchali się przez tłum. Jak napotkali, że i tak się nie mogą dostać, nie było dla nich sprzeciwności, nie do pokonania, więc weszli na dach. W jednym z tłumaczeń czytamy, że rozkopali dach jakby motyką. Po prostu oni rozwałkę tam zrobili, rozwalili ten dach, zrobili dziurę, żeby spuścić tam człowieka. Wiecie, to nie była dziurka taka, nie? Musieli naprawdę rozwalić ten dach i spuścili tego gościa prosto przed Jezusa. Czytamy o tym, że Jezus, zobaczywszy wiarę ich, nie koniecznie tego człowieka, być może też, ale tych, którzy go tam nieśli, ich zaangażowanie, ich, że to było ich dzieło, nie? Ta wiara eksplodowała. I za pobudzeniem tej wiary czytamy o tym, że Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił tego człowieka. Boży cud, wykonało się coś niemożliwego, tak niemożliwego, że wszyscy, którzy to widzieli, mówili niesamowite, niesamowite. Zdumiewające rzeczy dzisiaj widzieliśmy, niezwykłe rzeczy. Ten cud Jezusa dokonany, myślę, że za przyczynkiem wiary tych czwórki, a może piątki ludzi, czytamy o tym, że ludzie patrząc na to byli pełni lęku w innym miejscu, że z drżeniem patrzyli na to, że Bóg dał ludziom taką moc. Nie wiem, jakie wasze są odczucia, ale kiedy patrzę na te właśnie grzyby z bomby atomowej, to patrzę na to z takim drżeniem, z taką obawą, z takim lękiem. Tutaj czytamy, że ludzie patrząc na to wydarzenie, na ten cud, cud Pana Jezusa dokonany przy okazji wiary ludzi połączonych w jedno, wywoływał drżenie u widzów i u gapiów. Czy my chcemy oglądać niezwykłe rzeczy? Czy jesteśmy gotowi dołączyć swoją wiarę do wiary siostry, do wiary brata,
do wiary trzeciej osoby, żeby pobudzić się przez obopólną wiarę, po to, żeby stworzyć masę krytyczną, która wywoła eksplozję? To ten William Booth powiedział, o którym wam wspomniałem, założyciel Armii Zbawienia, że nie chodzi tak naprawdę, ile jesteś w stanie sam zrobić, ale jaką liczbę ludzi zapalisz do swojej misji. On zrozumiał, żeby mieć skalę ogólnoświatową, to sam niewiele dokona. Ale jeśli uda nam się połączyć nasze siły, jeśli uda nam się stworzyć masę krytyczną naszej wiary, naszego zaangażowania, naszego oparcia na Jezusie, to On może zrobić wszystko. Jestem tak ubrany, ponieważ mówię o Alfa i chciałem was zachęcić, zaprosić do tego, że jeśli jeszcze się nie zaangażowałeś, jeśli myślisz, że Alfa to jest indywidualna praca Grzesia Antosza, Marka Kosentki, a może jeszcze jakiejś innej osoby, to cię muszę rozczarować, tak nie jest. Czasami rozmawialiśmy o osobach, które przeszły Alfę, w jakim miejscu są dzisiaj, jak ich życie zostało przemienione, jak ich małżeństwa były uzdrowione, jakiego zwrotu Pan Bóg dokonał w ich życiu i zaczęliśmy mówić, jak to się stało, że ten człowiek trafił. No wiecie, okazywało się, że nie ma żadnego ojca sukcesu. Okazywało się, że ten go zaprosił, tamten przywitał się na zerowym spotkaniu, uśmiechnął się do niego, co spowodowało, że on chciał przyjść następnym razem. Ta dziewczyna przynosiła tak dobre jedzenie, że on dla tego jedzenia wytrwał i chodził jeszcze następny raz. A pomocnik przez to, że milczał, to nawiązał relację z tą osobą. I widzicie, każda kolejna osoba dodawała coś. A na końcu ten człowiek powiedział, tak, ja sam wierzę w to, że Bóg może zmienić życie i doświadczył tej przemiany. Że Jezus zbawia. Że to są drzwi, przez które mogę przejść i zrobił ten krok. Alfa to dzieło wielu i dlatego jeśli jeszcze nie wybrzmiało do ciebie zaproszenie wyraźnie, głośno, jeśli czujesz, że ono jest takie ogólne, czyli do wszystkich, czyli do nikogo, czyli nic z tym nie robisz, to zauważ, że właśnie próbuję cię troszeczkę pobudzić i zmobilizować do tego, żebyś zobaczył, jaka jest twoja rola, jaka jest twoja cząstka. W punkcie info znajdziesz taką listę, na którą się możesz wpisać. Są tam przykłady zaangażowania, czy pomocy przy cieście, czy pomocy przy dzieciach. Wiecie, to było nieoceniona pomoc, kiedy myśmy z Krysią mieli naszych chłopaków takich, nie takich, jak są dzisiaj. I ktoś przyszedł do naszych dzieci, zajął się nimi, kiedy myśmy akurat uczestniczyli w Alfa. Być może ty będziesz taką osobą. Być może możesz przynieść ciasto, a być może możesz wstawienniczo modlić się i walczyć o to, żeby to przyniosło owoc i efekt. To, co moim zdaniem jest takie kluczowe w Alfa, to zapraszanie ludzi. Więc pomyśl o tym, co twoja sąsiadka, co twój sąsiad robi 28 września o 18:30, a może ktoś twój znajomy bliższy lub dalszy, daj mu zaproszenie, umów się z nim i przyjdź. Ważne jest, żebyśmy mogli ocenić, ile tych osób będzie, żebyś przez stronę internetową zapisał siebie i tą osobę. Kiedy wejdziesz na kod QR, który tutaj jest, albo przez linka w Winnicy, to tam cię przekieruje na Alfa, gdzie pojawi się taka strona i zaraz na tej pierwszej stronie tego eventu będziesz mógł wybrać, ile osób chcesz zgłosić. I tam już wybierz minimum dwa, bo zakładam, że sam nie przychodzisz, bo to nie jest, wiecie, ewangelizacja dla osoby, która doświadczyła już spotkania z Jezusem, która na nowo się narodziła, więc zakładam, że zgłaszasz, bo chcesz z kimś przyjść, tak? Więc wybierasz tam minimum dwa, a może chcesz więcej osób zaprosić. I na drugiej stronie już będzie dane twoje i dane tego uczestnika. To jest tak zrobione, że najpierw są dane osoby zgłaszającej, a potem jest dane pierwszego uczestnika, czyli znowu twoje, i dane drugiego uczestnika, czyli osoby, którą zapraszasz. Jeśli myślisz, że ta osoba nie będzie miała nic przeciwko temu, wpisz jej imię, nazwisko, ale jeżeli uważałbyś, że tak, może mieć wątpliwości, czy chcesz, żebyś podawał jej namiary, napisz po prostu Jan Kowalski. Nie chodzi nam o personalia, tylko chodzi nam o to, żebyśmy wiedzieli, ile osób przyjdzie. Jeśli z dwiema osobami przyjdziesz, to na pierwszej zakładce wybierz trzy i potem wpiszesz siebie i te dwie osoby, że zgłaszasz. Oprócz tego, co tutaj widzicie, organizacyjnie robimy, są też wyjścia na miasto, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób. Wczoraj była grupka osób, która rozdawała zaproszenia
rozmawiała z ludźmi, były ciekawe rozmowy z tego, co słyszałem, były również modlitwy, była sonda uliczna robiona. Chcemy to powtórzyć i w najbliższą sobotę o 10:30 do 12:30 zarezerwuj sobie czas i chcemy spotkać się przy fontannie na rynku w Rybniku po to, żeby przez te 2 godzinki, jak masz pół godzinki, godzinkę, nie przejmuj się, też przyjdź. Chcemy rozdawać zaproszenia, gdzie chcemy stworzyć tą masę krytyczną. Jeśli tam będzie jedna osoba, to czy jeden atom może stworzyć masę krytyczną? Jest to jakiś fizyk? Ale może 2, a może 10, a może 20 stworzy taką masę krytyczną, która spowoduje, że ludzie zauważą. Jak będziemy mieli taki pytajnik ze sobą, to może będą podchodzić, pytać i będziemy w stanie większy wpływ mieć na to miasto. Także chcę was zaprosić do tego, żebyśmy połączyli nasze działania, połączyli naszą wiarę, bo misją, o której słyszałem ostatnio na pikniku, w którą wierzę, która jest w moim sercu, której pragnę, to jest to, żebyśmy byli miastem na górze. Jak mieliśmy cykl o wierze, to chciałbym, żebyśmy wyciągnęli takie wnioski, żeby każdy z nas naszą wiarę dołączył do wiary brata i siostry. Po to, żebyśmy mogli stać się miastem widocznym na górze. Tak jak jest o apostołach napisane, że oni uczynili zamęt w całym świecie. Czy myślicie, że winnica może uczynić zamęt w Rybniku? A na Śląsku? A w Polsce? A możemy uczynić zamęt na całym świecie? Biblia mówi, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, nie moja, nie twoja. Wiara nasza, wiara połączona, wiara kolektywna, wiara, która tworzy masę krytyczną, która może być przyczynką pewnej eksplozji. Dlatego chcę cię zachęcić, żebyś zawalczył o to. Jeszcze jeden fragment z Bożego Słowa na koniec, kiedy Paweł pisze w liście do Filipian: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Paweł pisze: jednomyślnie walcząc z połem, czyli grupowo, wspólnotowo, razem za wiarę Ewangelii. Potrzebujemy wspólnie, razem, jednomyślnie zawalczyć za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, czy dachowi, czy tłumowi, czy ścianom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i oto od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Chciałbym was prosić, żebyście powstali, byś teraz poświęcił chwilę, zamknął swoje oczy, pomyślał o tym, czy są rzeczy, które cię powstrzymują, zatrzymują, czy ktoś ci zapłacił za to, żebyś wierzył, czy tak naprawdę zdecydowałeś się zaangażować, wejść w to, przyłączyć, dołożyć swoje serce, bo uwierzyłeś, bo przeszedłeś przez ten próg, bo wierzysz, że obietnice Boże, Słowo Boże, proroctwo, łaska jest dla ciebie. Jest szansą, jest okazją, którą możesz złapać, którą możesz uchwycić. Że proroctwo i obietnica są w zasięgu twojej wiary, w zasięgu naszej wiary, wspólnej wiary. Panie, ja tutaj przychodzę razem z moimi braćmi i z moimi siostrami, bo chcę, żebyśmy się budowali obopólną wiarą naszą. Chcę być pobudzeniem dla moich braci i sióstr. Chcę, żeby oni byli dla mnie pobudzeniem. Chcę, żebyśmy byli takimi rozdraganymi, radioaktywnymi, wierzącymi członkami, które będą się dołączały, które będą się sklejały, które będą lawinowo wywoływały wielkie uwolnienie energii, zaufania do Ciebie, a Ty, że będziesz mógł przyjść i działać i przemieniać nasze otoczenie, nasze rodziny, nasze domy, naszą rzeczywistość, nasze miejsca pracy.
Zapraszam Cię, Duchu Święty. Panie Jezu, przyjdź i działaj, dokonuj cudów, widząc wiarę naszą. Niech to się rozszczepia, niech się to pomnaża, niech się to rozwija, niech to usuwa wszystkie bariery. Twoją mocą, Twoją siłą, przez Twoje działanie. To Ty jesteś Bogiem, to o Ciebie tu chodzi. To Ty jesteś ważny, to Ty się liczysz. Chcemy, Panie, być tymi, którzy dziedziczą obietnicę przez wiarę. Którzy przyjmują Twoje proroctwa przez wiarę. Którzy stają się uczestnikami. Którzy współpracują z Twoją łaską. A nie ją przyjmują nadaremnie, ale współdziałają dla Twojej chwały, dla wypełnienia Twoich obietnic, Twojego słowa. Dziękuję za to, że jesteś tutaj, że działasz, że przemieniasz. Dziękuję za te cuda, które będziemy mogli oglądać, że one będą wywoływać bojaźń, drżenie u gapiów i przemieniać nas, to miasto, ten kraj z powodu Ciebie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony między nami i w nas.